Jakub Kamieniarz przed Galo KSW 55, witamy serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj, no jak się patrzy na bukmacherów, to generalnie stawiał Krystiana dużo wyżej. Ty tak naprawdę wracasz i od razu z presją, bo musisz drugi raz udowodnić, że jesteś zawodnikiem na poziomie KSW. Znaczy tak, ale ja gdzieś tak w całej mojej karierze zawsze byłem skazywany na pożarcie, więc jakby nic się nie zmienia. Jakoś normalnie do tego podchodzę. Więc do tej presji bym jednak wrócił. Jest troszeczkę tak, że no, już nie będzie trzeciej szansy. Znaczy, no mam taką świadomość, ale no, nie chcę też sobie jakoś zaprzątać tą głowy. Wychodzę dać najlepszą walkę, jaką jestem w stanie dać i na tym się skupiam, tak. O Krystianie mówi się, że no, lubi nokautować. Tych nokautów nie masz tak dużo w jego rekordzie, no ale generalnie to jest tak, że albo on znokautuje, albo ty poddasz, czy może jesteś bardziej gotowy na też jego grę? Znaczy nie no, u mnie przede wszystkim do poddania to nie jest tak, że jestem jakimś grapplerem czy coś, no bo to ostatnia walka też skończyła się poddaniem, ale tego tej grapplingu tam było 3 sekundy na całą walkę. Czasem wystarczy, no tak, oby zawsze wystarczało, jak najkrócej. Ja dla mnie jak parterek najkrócej, ja się lubię bić w stójce i wydaje mi się, że nie tylko poddaniem jestem w stanie wygrać i tak samo tutaj w drugą stronę nie tylko knockout jest, przez knockout tylko mogę przegrać, tak, walkarze się potoczyli różnie. Jest wiele zmiennych, mam nadzieję, że wygram ją przed czasem, tak najlepiej by było. Analizujesz pojedynki swoich rywali, no ta walka tak. Z Iwicą Truszczekiem czy Truszczkiem dużo pokazała, natomiast no, Krystian nie był z niej zupełnie zadowolony, mimo tego, że ją wygrał, no ale pokazał jednak, że nie tylko ten nokautujący cios ma w swoich rękach, ale potrafi też walkę wygrać w pełnym dystansie. Fakt, Truszczek nie jest zawodnik kategorii 7-7 i fakt wziął tę walkę z wyprzedzeniem godzinnym dosłownie. Czy tak, no też mam świadomość tego, że takie zmiana rywala może wybić trochę z rytmu i ten Krystian może być niezadowolony, bo tak naprawdę było dużo zamieszania i wyszedł do walki też bez planu, nie wiedział za bardzo co robić, ten zawodnik był taki niewygodny, bo widać, że też nie chciał się bić, przyjechał, no nie ma co się dziwić, bo przyjechał dzień przed walką, wziął walkę i przyjechał po wypłatę, nie chciał dać sobie zrobić krzywdy i gdzieś tam unikał takich ciężkich wymian tego, co Krystianowi pasowało. No ale no, ta walka akurat ostatnio no, nie zachwyciła, ale wcześniejsze walki pokazały, że jest naprawdę świetnym zawodnikiem i trzeba się go bać. Powiedz, jak wagowo wyglądasz w tej chwili, bo wcześniej 84, teraz wiadomo, gdzieś tam eksperymentowałeś z tą wagą, powiedziałeś, że będziesz cały czas szukał tego swojego modelu do najlepszego samopoczucia. Jakie samopoczucie po przygotowaniach? No, po przygotowaniach jest bardzo dobre. Fizycznie mi się wydaje, że jestem, no, odkąd tak zacząłem mocniej profesjonalnie trenować, to fizycznie jestem na poziomie 84, a ważę już te 10 kilo mniej, jeśli chodzi o tam ciężary powiedzmy na siłowni i tak dalej. No dzisiaj ważę tam około 83 kilo, na jutro do wanny zostanie około 3-3,5 kg do wanny, więc no, wydaje mi się, że to jest, nie ma tragedii, no wiadomo, to zawsze jest nieprzyjemne, ale spokojnie jest to do zrobienia. Tak jak wspomniałeś, mówisz, że w ogóle czujesz się bardzo dobrze przed tą walką, jakbyś troszkę mógł powiedzieć, jak to wyglądało, jeśli chodzi o przygotowania do tego pojedynku i czy to wszystko, co gdzieś tam po drodze się zdarzyło, to satysfakcjonuje cię, czy jesteś zadowolony z tego, co mogłeś przetrenować przed tym pojedynkiem? Tak, no, przygotowania były bardzo długie, tak naprawdę po ostatniej walce miałem 3 tygodnie luzu i od razu dowiedziałem się gdzieś tam o terminie walki mniej więcej, więc od razu ciężko trenowaliśmy. Zaliczyłem obóz Art Noxa, gdzieś tam była okazja posparować z dobrymi zawodnikami. Byłem sparować u chłopaków w Czerwonym Smoku, sparowałem z Mateuszem Gamrotem, z Michałem Pietrzakiem, także wydaje mi się, że co było do zrobienia, to było zrobione. Przygotowania były naprawdę długie i ciężkie. Udało się przepracować bez kontuzji, także no, ciężko mi teraz coś powiedzieć. Zobaczymy, jak to w sobotę wyjdzie wszystko. W te przygotowania z Mateuszem Gamrotem, to jak to wyglądało? Znaczy, mieliśmy tylko tam jedną sesję sparingową. No co, Mateusz świetny zawodnik, bardzo dynamiczny, świetną wydolność ma, zajechał mnie kondycyjnie, to chyba nikogo nie dziwi, ale no, bardzo dużo wyciągnąłem z tych sparingów. Dobrze wróży przed 17 października jego debiutem w UFC. No tak, trzymam kciuki, mam nadzieję, że tam Mateusz pokaże i namiesza w całym UFC. No Michała Pietrzaka z kolei zapytał, no bo ten sam management, ta sama kategoria wagowa, ta sama organizacja. No sparingi tak. Są wskazane w tym momencie. Znaczy my z Michałem tak, jesteśmy na takiej stopie koleżeństwa dosyć mocno, lubimy się, sympatyzujemy ze sobą. Michał też jest sportowcem takim typowym, nie ma złej krwi między nami, mieliśmy nawet razem pokój na obozie, więc wydaje mi się, że tej walki, jeżeli już będziemy unikać, a jeżeli już, no to nie wiem, no jeżeli będzie trzeba, no to wiadomo, no przybijemy piątkę, wyjdziemy do walki, ale jakoś ani myślę ja, ani Michał jakoś nie będziemy specjalnie do tej walki dążyć.
Kuba, no właśnie, bo jesteś Artem Ksiakiem, a jest tutaj was bardzo dużo z tego teamu w kategorii półśrednie w KSW. Abstrahując już od Michała Pietrzaka, ty miałeś problem z kimś innym z teamu Artnox zawalczyć w kategorii półśredniej w KSW? Nie, no ja problemu zawalczyć bym nie miał żadnego, aczkolwiek no mówię, no wolałbym bić raczej z kimś, kim nie mam gdzieś tam, kogo nie znam, albo z kim nie mamy wspólnego menadżera, no bo to zawsze jakiś tam taki dziwny niesmak przed tą walką. Ale no wiadomo, jeżeli będzie taka propozycja, no to weźmiemy i będziemy się bić. A poza Michałem Pietrzakiem, to jeszcze za rogiem się Andrzej Grzebyk czai. No jeszcze Michalski chyba jest z Artnoxu. A jeszcze Michał Michalski. Jest nas czterech, straty w 7-7. Turniej zróbcie może w Artnoxie. Może jakiś mały turniej trzeba zrobić. Turniej, kto walczy z Stelniczem. Wewnątrz Artnoxu, może to jest jakiś pomysł. Aha, no tak, jeszcze. O, to się nam narobiło. No czyli pewnie gdzieś tam no, siłą rzeczy niedługo taki wal będzie dochodzić, no zobaczymy jak to czas pokaże. Dziękujemy i udanego występu życzymy. Nie dziękuję. Mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony w sobotę.